Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie w Wiślackim Smalltalku. Dawno tego formatu nie było, ale wracamy z nim po krótkiej przerwie. Ja nazywam się Maciej Skucha, ze mną jest dzisiaj Tobiasz Pacholski. Dobry wieczór, widzowie. Na samym wstępie oczywiście zachęcamy do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Okiem Wiślaków, aby kolejnych takich wiślackich smalltalków nie ominąć. Zapraszamy też do wszystkich linków w opisie, tam między innymi kanał futbolowy Świat, tam nie tylko Wiśle Kraków, również Twitter Okiem Wiślaków, tam wszystko na temat Białej Gwiazdy, nasze Twittery, tam dzielimy się swoimi przemyśleniami na temat piłki nożnej na bieżąco. No i też zachęcamy do wspierania kanału Okiem Wiślaków, jeżeli chcecie się tutaj z nami połączyć, jeśli chcecie, aby wasze pytania na czacie było odczytywane priorytetowo, jeśli chcecie brać udział w różnych rodzaju ankietach, które będą dostępne, jeśli wspierających będzie nieco więcej, no i też jeśli chcecie mieć takie dodatkowe emotki związane właśnie z Wisłą Kraków na czacie, to zachęcamy serdecznie. Myślę, że warto, jeśli chcecie wesprzeć tutaj naszą działalność, no to zachęcamy do tego serdecznie. A teraz przejdźmy już do wiślackiego small talku, czyli do takiej właśnie luźnej rozmowy na temat Białej Gwiazdy i oczywiście zachęcamy Was do zadawania pytań na czacie, no bo to jest podstawa właśnie tego formatu, ale na samym wstępie rzucę jakimś tematem. Ja dzisiaj, reprezentacja Polski U17 rozgrywała swoje spotkanie z Senegalem, przegrała niestety 4-1, ale wystąpił tam Kuba Krzyżanowski. No Polacy już po dwóch meczach mają 0 punktów, raczej to była taka droga seniorska, powiedzmy, tej reprezentacji, to znaczy mecz najpierw ten inaugurujący, później mecz o wszystko i no raczej czeka biało-czerwonych mecz o honor z Argentyną, właśnie ten ostatni, ten numer 3, więc raczej Jakub Krzyżanowski wróci nieco wcześniej do Polski, nieco wcześniej będzie do dyspozycji Radosława Sobolewskiego. Cieszyć się ta informacja. Oczywiście no, chcielibyśmy, aby Kuba Krzyżanowski pograł, aby prezentował się świetnie na tych mistrzostwach, natomiast jego powrót jest pewnym plusem, zważywszy na pewną sytuację kadrową, no bo na tej lewej obronie no ciekawie nie jest. Nie jest ciekawie. Ostatnie spotkanie chociażby musiał wyjść Satru Stegi za Dawida Żunkę. Dawid Żunka doznał urazu. No i właśnie Satru Stegi zagrał tam kilkadziesiąt minut. No i zagrał bardzo przeciętne spotkanie, zresztą jak cała Wisła, ale o tym już sobie rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o samo to spotkanie, niestety go nie widziałem. Komentowałem mecz Polska z Japonią i tam Jakub Krzyżanowski faktycznie też był zawodnikiem, który w reprezentacji Polski, mam wrażenie, że się wyróżniał, zagrał całkiem dobry mecz, pomimo tego, że kompletnie nie mogło się podobać to spotkanie reprezentacji Polski, bo Japonia akurat prezentowała się bardzo dobrze, a jedynym naszym zawodnikiem, którego tak bardzo można było wyróżnić, był bramkarz. No i Krzyżanowski poniekąd też zagrał całkiem solidnie mimo wszystko, bo to nie jego stroną stoczyły się akcje. Dzisiaj akurat nie miałem okazji niestety oglądać spotkania, nie miałem takiej możliwości, no ale z tego, co słyszałem, to zagrał całkiem nieźle, więc myślę, że jeżeli utrzyma tą formę, którą prezentuje w ostatnich spotkaniach, oczywiście to jest kadra młodzieżowa i to zupełnie inne warunki, no ale będzie mógł szybciej przygotowywać się z drużyną i to jest poniekąd jakiś plus, no a to plusem nie jest absolutnie to, że Polska odpadła. Chcielibyśmy wszyscy, żeby Polacy zagrali zdecydowanie jak najdłużej, no ale to już jest niemożliwe, nawet pomimo tego, że tam mogą jeszcze awansować drużyny z trzeciego miejsca, to już raczej chyba to jest praktycznie przesądzone, że nie będziemy mieli możliwości zagrać dalej, tylko i wyłącznie ten mecz z Argentyną będzie o honor. Lewa obrona, no niestety jest na niej spory problem. Dawid Żunka jest cieniem samego siebie, Eneko Satru Stegi też wrócił po kontuzji i nie jest to, moim zdaniem, na lewej obronie on niestety nie spisuje się zbyt dobrze, pomimo tego, że gdzieś tam, gdy przychodził, to była to rozważane, na ta gra na lewej obronie, oczywiście to zaczynał jako środkowy obrońca, ale w poprzednich klubach już na lewej obronie grywał i spisywał się lepiej zdecydowanie niż mieliśmy okazję widzieć go w Wiśle Kraków. No i jest jeszcze młody Wiśniewski, z tym, że no to jest jeszcze młody zawodnik i raczej nie dostaje tych szans zbyt dużo, tylko kilka minut dostał w spotkaniu z Zagłębiem, więc jak najbardziej to mnie akurat cieszy, że Krzyżanowski w końcu do nas dołączy. No bo jakbym ja miał taki wybór, no to byłby w pierwszym składzie w tym momencie na lewej obronie. Też myślę, że
powinien dostawać więcej szans od Radosława Sobolewskiego, Jakub Krzyżanowski, nawet kiedy był taki moment jeszcze przed tymi Mistrzostwami Świata, gdy był do gry Radosława Sobolewskiego, gdy była taka możliwość, aby na niego postawić. Natomiast Radosław Sobolewski się na to nie decydował, stawiał albo wtedy na Żółkę, chyba już wtedy był do gry nawet Eneko Satrustegi, chociażby Szot też grywał na lewej stronie defensywy, także szkoda, że wtedy Krzyżanowski nie dostał szansy, ponieważ gdy oglądałem sobie to dzisiejsze spotkanie właśnie z Senegalem, no Jakub Krzyżanowski był w polskiej ekipie jednym z bardziej wyróżniających się piłkarzy. Miał kilka świetnych okazji, zagrał nawet takie trzy kluczowe podania, podawałem tą statystykę na Twitterze i mógł się podobać właśnie. Myślę, że obok Borysa najlepszy piłkarz reprezentacji Polski w tym spotkaniu właśnie z Senegalem. Przede wszystkim w tej pierwszej połowie, w drugiej już nieco przygasł, jak no, cała reprezentacja Polski, no bo o reszcie jego kolegów z drużyny aż tak dobrych słów, przede wszystkim o defensorach, powiedzieć nie można. Zatem naprawdę ma ten piłkarz spory potencjał. Być może też jest to dla niego pewna przepustka, aby znaleźć silniejszy klub. No dobrze, że Wisła Kraków z nim przedłużyła kontrakt i być może właśnie dostanie jakąś niezłą ofertę za Krzyżanowskiego i wtedy uważam, że dla obu stron taka oferta, gdyby ona była odpowiednia finansowo dla klubu i odpowiednia przyszłościowo, rozwojowo dla Krzyżanowskiego, no byłaby to świetna, świetna sprawa, także trzymamy za to kciuki. Myślę, że ten piłkarz ma papiery na wielkie granie i też uważam, że już nawet biorąc pod uwagę, że Polska raczej odpadnie, tak realistycznie rzecz ujmując, być może Krzyżanowski będzie już do gry w tym meczu z GKS-em Katowice w przerwie na kadrę, także czekamy, zobaczymy, miejmy nadzieję, no bo jest to pewna okazja, aby dać szansę temu zawodnikowi, aby on dalej się ogrywał, no bo jednak zbyt wielu szans jeszcze nie dostał. Kilka meczów było, przede wszystkim gdy Żunka pauzował, natomiast uważam, że przez ten okres w tamtym czasie jakoś bardzo nie wykorzystał tej szansy. Pytanie, czy dostanie drugą od Radosława Sobolewskiego. Ja na to liczę, bo jestem fanem tego zawodnika, mam nadzieję, że w przyszłości zrobi wielką karierę, no i właśnie w tym meczu, chociażby dzisiejszym z Senegalem, to poniekąd potwierdził. Także trzymamy za to kciuki i tutaj kolejne pytania z czatu. Pierwsze już w zasadzie w tym wyślaskim smalltalku. Kacper Nowak, hej, co sądzicie o filmie Sebastiana z Wisła Kraków News? Oglądałeś film Sebastiana, Tobieszu? Tak, jak zwykle. Zresztą Sebastian trafnie o sytuacji Wisły Kraków. Idealnie tam wszystko wypunktował, więc jeżeli ktoś nie oglądał, no to po prostu serdecznie zapraszamy. Nie będziemy tutaj żadnych spoilerów dawać, no bo jak najlepszy sposób przedstawił sytuację, jaka się w Wiśle prezentuje, gdzie leżą przede wszystkim problemy. Od dawna to gdzieś już mówimy. Czy to Sebastian też wspomina, tak jak w tym materiale, więc bardzo dobry materiał. Zapraszamy serdecznie do Sebastiana. Ja jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, ale myślę, że nadrobię, skoro zbiera takie recenzje tutaj od ciebie, również na czacie, więc myślę, że warto obejrzeć. Wyświetlił mi się dzisiaj ten film, ale jeszcze nie miałem czasu na niego spojrzeć, także zrobię to może dzisiaj wieczorem, może w najbliższych dniach, także no zobaczymy, co tam Sebastian powiedział. Ty już, Tobiaszu, zapewne wiesz, no ale w wielu rzeczach się tutaj zgadzamy, nawet gdy Sebastian występuje u nas, to też stara się punktować niektóre błędy, które są w Wiśle Kraków, w sumie my również, więc być może pewne są tutaj zgodności między nami. Zachęcam. To ja zadam ci inaczej, inne pytanie. Co ci się w Wiśle w tym momencie podoba? Co mi się w Wiśle podoba? No, jeśli chodzi o styl, czy generalnie. No bardziej chodzi o otoczkę piłkarską. Otoczkę piłkarską. Którą mógłbyś docenić, bo takie wiesz, rzeczy wokół klubu, no to wiadomo, tam coś by się, jakieś rzeczy znalazło, chociażby ostatnio sukces amfutbolistów, którzy przecież doszli do finału, przegrali go i byli skazywani gdzieś tam na początku na pożarcie, a naprawdę dzielnie walczyli, niewiele zabrakło byśmy, no mówię byśmy, no bo oczywiście to Wisła Kraków grała w tym finale, ale więc tym bardziej jesteśmy z tego jak najbardziej dumni. No ale nie o tym, tylko właśnie piłkarsko, oprócz tych amfutbolistów czy innych rzeczy, co ci się w Wiśle w tym momencie podoba? Czy jest jakiś element gry, który byś w Wiśle docenił?
Właśnie po tym meczu ostatnim z Lechią Gdańsk, no to już ciężko cokolwiek doceniać w jakimś aspekcie, bo tam to już naprawdę było dużo, dużo rzeczy, które można tylko i wyłącznie praktycznie krytykować, bo ten mecz był po pierwsze nudny, po drugie, tak jak nawet powiedział Radosław Sobolewski, że jemu ten mecz się nie podobał, no mi też się kompletnie nie podobał. Później po tym meczu notabene gorączkę miałem, więc nie najlepiej to spotkanie recenzuję. Ciężko wyróżnić coś takiego. No gramy na zero z tyłu, to jest taki plusik, który w ostatnich meczach można zauważyć. My... No tylko, że jeżeli my na zero z tyłu gramy, to nigdy nie wygrywamy. No i to jest problem, no ale trzeba szukać plusów. Chociaż w tej grze na zero z tyłu, biorąc pod uwagę co Raton ostatnio zrobił w meczu z Lechią, to złapanie piłki, wiem, że ona wyszła poza boisko, ale ten bramkarz nie daje pewności pomimo tego, że zalicza solidny występ ostatnio, to nie można powiedzieć, że Raton jest pewnym bramkarzem, także to też ten nie jest taki aspekt perfekcyjny. Co mi się jeszcze w Wiśle Kraków może podobać piłkarsko? Mi się podobają takie mecze, jak już wygrywamy, tak 3-0, to wtedy fajnie się to ogląda. To wtedy fajnie jak to funkcjonuje. Jak padnie pierwsza bramka, nie? Szczególnie u siebie, to no tak to z pierwsze reguły dwie, to są mecze powiedziałbym. 4-1. No pierwsze dwie, bo pierwsza jeszcze faktycznie nie zawsze daje zwycięstwo, czy generalnie tą dobrą grę, bo z Polonią też mimo tego, że wygraliśmy myślę 3-0, to spotkanie nie wyglądało jakoś bardzo dobrze, mi się kompletnie nie podobała pierwsza część meczu, no i szczególnie tak pierwsze 20 minut do momentu, kiedy nie strzeliśmy gola, nawet troszeczkę więcej, bo bramka padła w 68 minucie, ale tu się też muszę zgodzić z tobą jak najbardziej. No tak, także no, to jest taki element, który w grze Wisły może się podobać, tylko że to się nie zdarza w każdym meczu i to jest właśnie główny problem. Mi się generalnie nie podobają te wszystkie sprowadzania do tej nieskuteczności, ponieważ rzeczywiście możemy powiedzieć tak, że chociażby w niektórych meczach było tak, że w Wiśle brakowało skuteczności. Na przykład w meczu ze Stalą Stal Rzeszów. Jestem w stanie powiedzieć, że tam brakowało ewidentnie skuteczności i nie obwiniam za styl gry Wisły Kraków w żadnym stopniu po tym meczu. Obwiniam za skuteczność, ale w takich meczach jak chociażby z Wisłą Płock, jak z Zagłębiem Sosnowiec, jak z Lechią Gdańsk, to były zupełnie inne mecze. Tam przewaga nie była aż tak drastyczna jak w spotkaniu ze Stalą Rzeszów. Tam nie skonstruowaliśmy sobie aż tylu stuprocentowych okazji w przeciwieństwie do przeciwnika, aby powiedzieć, że nam się w 100% to zwycięstwo należało. No po prostu tak nie było. Ta przewaga była w niektórych elementach, w niektórych momentach meczu taka optyczna, w niektórych momentach stwarzaliśmy sobie pewne okazje. Natomiast wydaje mi się, że tych okazji po prostu jest za mało w niektórych momentach i oczywiście możemy powiedzieć, że gdyby Baena trafił w tym meczu z Lechią, wygralibyśmy. No dobrze, wygralibyśmy, ale to nie zmienia kompletnie obrazu tego, jak Wisła obecnie wygląda, ponieważ zajmujemy 9. miejsce w tabeli, ta strata jest coraz większa, ten sezon idzie do przodu. Ta końcówka będzie dla nas na pewno niełatwa, no bo ten terminarz nie jest łatwy dla nas. Co prawda jest tam Polonia, z którą potrafimy wygrywać, która jest jak najbardziej do ugryzienia. Jest też GKS Katowice, który pomimo ostatniego zwycięstwa GKS Katowice ostatnio wygrał. Znajduje się w nie najlepszej dyspozycji pomimo właśnie tej wygranej. No to jest też Termalika, w której sytuacja może też nie jest super, natomiast wydaje mi się, że to będzie taka dodatkowa motywacja dla tej drużyny, aby się odkuć, bo tam jakość jest. No i też czeka nas spotkanie z Górnikiem Łęczna, które też moim zdaniem będzie arcy ciężkie, także ta końcówka będzie naprawdę niełatwa dla Wisły Kraków i nie jestem w stanie powiedzieć, że ta drużyna nagle, biorąc pod uwagę jak to wygląda ostatnio, nadrobi te stracone punkty, że w niektórych elementach gry się po prostu na tyle poprawi, aby ta przewaga punktowa była taka, o której mówił Jarosław Królewski, taka akceptowalna. To znaczy, nie wierzę w to, że Wisła Kraków będzie w top 6 ze stratą tylko i wyłącznie 4 punktów do drugiego zespołu pierwszej ligi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że te wiele tych pierwszoligowych zespołów, naprawdę, no, jak spojrzymy sobie na tą tabelę, to tam jest ciasno, ale nie ze względu na to, jak mocne są niektóre zespoły, tylko ze względu na to, jak nieregularne są niektóre kluby. No, biorąc pod uwagę, jak Arka Gdynia zaczęła ten sezon, ona jest obecnie na pierwszym miejscu w tabeli, myślę, że to idealnie jest w stanie... No, ma chyba 4 porażki, więc to też idealnie zobrazuje, że lider obecnie pierwszej ligi, no ale
To jest pierwsza liga, więc nikt tutaj nie oczekuje, że te wszystkie drużyny będą wygrywać każde spotkanie, ale mimo wszystko jednak uważam, że dosyć sporo. Jak sobie na to popatrzymy, no to te drużyny mają po 4, po 5. No wiadomo, że możemy wyróżnić takie zespoły jak Górnik Łęczna, który ma tych porażek troszeczkę mniej, czy wcześniej Odra, tylko że Odra Opole też zaczęła teraz przegrywać. Fajnie, zrobiłem materiał z Tomkiem na drugi kanał i Odra Opole przegrała 3 mecze z rzędu, więc jeżeli ktoś też chce, żeby rzucił klątwę na jakiś zespół, to polecam się serdecznie, bo jak widać, dobrze mi to wyszło. No, spłaszczona jest ta tabela, ale jedyna tabela, która mnie interesuje, to jest właśnie ta główna, nie expected points żadne, które tutaj pan prezes wyciąga i no, przykro mi się troszeczkę patrzę na te tweety. Absolutnie to no, jest dla mnie zrozumiały ten odzew w komentarzach. Troszeczkę czasami za bardzo też się skupiamy na tym wszystkim, jak widziałem na przykład ten sukces naszych amfutbolistów i tam też ludzie pisali te komentarze. Ja jestem w stanie to rozczarowanie zrozumieć, natomiast no poniekąd tam jest jednak troszeczkę co innego niż nasza sytuacja Wiśle Kraków i ja bym to uszanował, no ale okej. Rozumiem też pewną frustrację, bo sam jestem sfrustrowany, sam jestem niezadowolony z tego, co się dzieje, bo być po prostu nie można, wiele rzeczy tu się nie zgadza, praktycznie można powiedzieć, że no, można zapytać, co się zgadza właściwie, tak na dobrą sprawę. No, ciężko właśnie znaleźć takie aspekty, które są regularne, o których możemy powiedzieć, że Wisła Kraków jest w tym dobra, no bo być może kontrataki, tylko że Wisła Kraków gra rzadko z kontrataku. I jeśli już gra z kontrataku w ostatnim czasie, nawet w tym meczu z Lechią, no to nie za bardzo Wiśle to wychodzi nawet, więc też nie możemy o tym powiedzieć. Natomiast wracając, ja nie wierzę, że Wisła Kraków będzie właśnie miała to, co chciał osiągnąć taki cel minimum Jarosław Królewski, to znaczy te 4 punkty straty do drugiego miejsca i to przejść do rundy właśnie, do końca rundy jesiennej, więc być może tak się wydarzy, ze względu na to, jak niektóre drużyny, które są obecnie w czołówce chimeryczne, być może się to wydarzy, natomiast nawet biorąc pod uwagę tą chimeryczność tych drużyn, wydaje mi się, że raczej tego Wisła nie osiągnie. No ale jeśli osiągnie, no to no, oczywiście fajnie, natomiast z 4 punktami straty do miejsca drugiego nie będziemy zajmować drugiego miejsca, więc ten cel główny, czyli awans bezpośredni do Ekstraklasy, dalej jest daleko i nawet jeśli to będzie osiągnięte, no to nie zmienia faktu, że dalej jest do tego daleko. Także sporo to powiem powiedzieliśmy. Tylko, że ja nie wiem, na jakiej podstawie my byśmy mieli wierzyć w to, że w tym momencie gdzieś tam zakręcimy się powiedzmy wokół tego drugiego miejsca w pierwszej szóstce, czy no, nawet pierwszej szóstce to jeszcze może coś się wydarzyć i faktycznie po tej przerwie na kadrę grając z GKS-em Katowice inne drużyny też pogubią punkty, czy my wyciągniemy jakiś remis powiedzmy z Termaliką czy Górnikiem Łęczna i okej, ale żeby zakręcić się gdzieś tam w okolice drugiego do czwartego miejsca, no nie ma chyba takich podstaw, byśmy mogli w to wierzyć, przynajmniej ja w tym momencie absolutnie raczej tego nie widzę, by to się mogło wydarzyć. Ja nawet bardziej bym obstawiał, że problem będziemy mieli, żeby zakończyć tę rundę, czy w ogóle ten rok, no bo tam te dwa jeszcze rewanżowe mecze w pierwszej szóstce i będzie to okolice 8., 9. miejsca i będziemy punktować po prostu podobnie. Nie wiem, czy tutaj też masz podobną opinię, ale jakbym miał teraz obstawiać, to właśnie skłaniałbym się bardziej ku miejscu 7., 8. niż w barażach, no dającym miejscu barażowe w tym momencie. No zgodzę się z tobą, no bo nawet gdy popatrzymy sobie na tabelę z poprzedniego sezonu, tak jak sprawdzałem, Wisła teraz punktuje na poziomie 1,47 punkta na mecz i taka średnia punktowa w poprzednim sezonie dawałaby po prostu 7. miejsce. Bylibyśmy poza strefą barażową z obecnym punktowaniem. Wiadomo, że są te tabelki expected points, tylko że gdy spojrzymy sobie na tabelę expected points, to ona polega na współczynniku expected goals poszczególnych spotkań, to znaczy jakby te spotkania nie są wzięte pod, nie jest wzięty pod uwagę wynik, tylko poziom expected goals. Kto ma więcej, no to na tyle jest tam punktów, no chyba, że tam są jakieś małe różnice,
i to wtedy jest liczony remis. Chyba na tym wszystkim to polega. I gdy spojrzymy sobie na te współczynniki expected goals, rzeczywiście w większości spotkań Wisła Kraków ma wyższy ten współczynnik expected goals od przeciwnika. Tylko że to nie są jakieś drastycznie ogromne większe współczynniki od przeciwnika. Oczywiście są poszczególne mecze, w których rzeczywiście Wisła Kraków ma ogromne expected goals w porównaniu do rywala, między innymi ten mecz ze Stalą Rzeszów. Natomiast w niektórych meczach, no po prostu te sytuacje, które Wisła sobie wypracowuje, te sytuacje, które Wisła ma, oczywiście one są groźne, natomiast nie są jakby, nie mają aż tak wysokiego współczynnika, jak może się niektórym wydawać, no bo w zależności z którego miejsca po prostu na boisku się strzela, no to w taki sposób jest liczone, a w tej statystyce expected goals, właśnie w tym współczynniku, nie jest brany pod uwagę, na przykład nie są brane pod uwagę czynniki zewnętrzne, to znaczy ustawienie piłkarza do strzału, no mniej więcej jak ustawiona jest linia defensywy, liczy się po prostu miejsce, z którego oddaje się strzał, więc no, na tym to polega i być może dlatego jest to takie złudne, że no rzeczywiście w tej statystyce expected points my przewodzimy w tabeli, my jesteśmy na pierwszym miejscu, natomiast niektóre rzeczy po prostu się nie zgadzają w formacji ofensywnej i to, że my oddajemy dużo strzałów na mecz, na pewno pomaga tej statystyce expected goals, natomiast niekoniecznie pomaga zdobywaniu punktów i dążeniu do tego celu, czyli awansu do ekstraklasy, no bo przede wszystkim trzeba strzelać tak, aby trafiać do siatki i w taki sposób należy sobie przede wszystkim konstruować sytuację, a czasami po prostu w Wiśle tego brakuje. Nie mówię, że zawsze tak jest, bo niektóre sytuacje są naprawdę groźne, jak ta Baeny chociażby z Lechią, czy ta Wiara też z Lechią, natomiast no nie starczyło to, aby po prostu te 3 punkty zdobyć i wywieźć z Gdańska właśnie zwycięstwo. Dobrze, już chyba wystarczająco powiedzieliśmy na temat tych wszystkich statystyk, na temat obecnej sytuacji Wisły Kraków w tabeli, więc możemy przejść do pytań, bo troszeczkę ich się tutaj natworzyło, więc kolejne pytanie. Mogło to pytanie kiedyś paść, ale w tym momencie macie możliwość zatrudnienia nowego trenera Wisły. Zakładamy, że Sobolewski w każdym przypadku zostaje zwolniony. I czy sięgacie po Moskala, czy innego trenera? Jeśli chodzi o Moskalę, to co już mówiłem wielokrotnie, że ja tego trenera lubię, cenię i gdzieś tam poniekąd wywalczył awans z ŁKS-em i to nie raz. Do Ekstraklasy nie powiodło mu się niestety już w samej Ekstraklasie. Natomiast ja widziałbym absolutnie kogoś niezwiązanego z Wisłą, żadną legendą, która kiedyś była jako zawodnik, czy jako nawet trener i kogoś z zewnątrz, takiego jak, nie wiem, Brosza. Niedźwiedź to też całkiem niezła kandydatura, tylko z tego co słyszałem, on też nie do końca dogadywał się z tymi obcokrajowcami w Widzewie w ostatnim czasie. Nie wiem, czy to do końca jest prawda, no ale skoro tak mogło być faktycznie, no to przecież popatrzmy sobie na Widzew, tam praktycznie sami piłkarze złożeni z tych, ci kluczowi z Hiszpanów, czy też nie Hiszpanów, innych narodowości. Są Polacy tacy jak Pawłowski i tak dalej, oczywiście nieźli, no ale jednak te obcokrajowcy przeważają w tej drużynie, więc Moskal jest opcją, moim zdaniem, którą bym docenił, ale mimo wszystko jednak jakbym miał do rozważenia jeszcze jakiegoś innego trenera, no to chyba bym się nad tym też bardziej pochylił. Na przykład taki Brosz. Też zastanawiałbym się ze względu na to, że być może podczas tej przerwy zimowej będzie nieco więcej opcji na to, no bo niektóre kluby będą trenera zwalniać ze względu na to, że no kończy się runda, chcą spróbować czegoś nowego. No i taka przerwa zimowa jest dobrym pomysłem na to, aby coś zmienić, no bo trener ma czas na to, aby wprowadzić te zmiany i wtedy jest na to niezły moment, więc pewnie też wielu więcej trenerów będzie dostępnych. Z obecnych chyba najbardziej chciałbym trenera Moskala w Wiśle Kraków ze względu na to, że on potrafi awansować do ekstraklasy. Ci piłkarze, którzy obecnie są w Wiśle Kraków, myślę, że Kazimierz Moskal byłby w stanie wyciągnąć z tych zawodników dosyć sporo ze względu na to, że moim zdaniem pasowaliby pod to, co chce grać
trener Moskal. Takim minusem byłoby to, że jest to człowiek związany z Wisłą Kraków, a my od dłuższego czasu powtarzamy, że chcielibyśmy kogoś z zewnątrz, chcielibyśmy kogoś, kto byłby w stanie troszeczkę z innej perspektywy na to wszystko popatrzeć, także to jest pewien argument mimo wszystko przemawiający przeciw w obecnej sytuacji, więc myślę, że obecnie trener Moskal byłby najlepszą możliwą opcją. Myślę, że trener Moskal byłby lepszą opcją niż Radosław Sobolewski, ale trener Moskal nie byłby opcją idealną, więc zobaczymy. Będziemy czekać. Jarosław Królewski dzwonił do Marka Papszuna. W styczniu kończy się kontrakt Macieja Skorży właśnie z japońskim zespołem, więc być może również będzie trener, będzie telefon do trenera. Może pan Skorża odpowie po japońsku i wtedy nie zrozumie pan prezes i stwierdzi, że o, może jednak pojawiła się jakaś szansa na rozważanie tej opcji i pan będzie w stanie do pierwszej ligi przejść. No śmieję się oczywiście. Nie wydaje mi się to absolutnie możliwe, a myślę, że też Skorża jest absolutnie rozważa pozostanie w Japonii, bo czytałem ten wątek na Twitterze, jeśli chodzi o Adama Kotleszkę, który dokładnie wyjaśnił, jak ta sprawa się obrazuje. No i jeżeli faktycznie uda się jeszcze uratować ten sezon i będzie miejsce na podium, no to Skorża ma spore tam zaufanie i raczej będzie ten kontrakt mu nowy zaproponowany i myślę, że sam Maciej Skorża raczej by na to przystał, a czy tak będzie, no to czas oczywiście pokaże, ale to mowa o Wiśle Kraków, no to tak jak z Markiem Papszunem mniej więcej. Bardzo mnie roześmiało ten temat, że Jarosław Królewski zapytał. No pytać oczywiście można, tylko że no to mniej więcej tak, jakby jakiś niższy klub z Anglii zapytał Guardiolę, czy nie dołączy czasem do jego projektu, nie wiem, na przykład taki Nottingham Forest, bo nie podoba im się ich gra, kończy się kontrakt Guardioli, czy jest wolny, no i czy nie chciałby dołączyć do tej drużyny. No jest to opcja na pewno abstrakcyjna, natomiast z tego co się słyszy, Maciej Skorża może mieć jakieś problemy prywatne, dlatego być może nie będzie kontynuował tej pracy właśnie w Japonii, a jeśli... No już się te problemy już dużo wcześniej, jak wiemy, tak pojawiły, jest. Więc to też może być kolejny powód, że znowu nie przedłuży kontraktu, jest dużo opcji, jeśli chodzi o tego trenera. Na pewno, a no jest to trener moim zdaniem, nie wiem czy nie jeden z najlepszych w Polsce, czy w ogóle najlepszy w tym momencie, jeśli chodzi o nasze podwórko i ja mu życzę jak najlepiej, więc a z tego, że życzę mu jak najlepiej, no to do Wisły Kraków bym się nie pakował w takim razie. No tak jest, no przecież przez te problemy prywatne, tak się mówiło, odszedł w ogóle z Lecha Poznań w momencie, w którym zdobył z nim Mistrzostwo Polski i miał szansę na udział w Lidze Mistrzów, teraz w Japonii naprawdę zyskał tam solidną markę właśnie w Azji, więc też nie życzę mu przejścia do Wisły Kraków, nie rozumiałbym kompletnie tego ruchu, to musiałby być jakieś naprawdę rzeczy abstrakcyjne, moim zdaniem musiałoby się wydarzyć, aby Maciej Skorża dołączył do Wisły i myślę, że już nie ma co na ten temat gadać, bo raczej on się nie wydarzy, choć może będzie telefon od Jarosława Królewskiego właśnie w stronę tego szkoleniowca. Kolejne pytanie z czatu. Panowie, mam do was pytanie, tutaj pisze Bartłomiej Trela. Czy nie wolelibyście na dzień dzisiejszy trenera Brzęczka? Bo mnie wydaje się, że za niego Wisła dużo lepiej grała. Fakt jest taki, że traciliśmy frajerskie bramki. Co sądzisz na ten temat? Mi się Wisła Jerzego Brzęczka nie podobała pod względem gry. Nie ma co tutaj spekulować, czy faktycznie z tym składem Jerzy Brzęczek byłby w stanie na przykład awansować, czy z Puszczą by to się inaczej potoczyło, gdyby Jerzy Brzęczek miał generalnie ten skład co Radosław Sobolewski. Myślę, że faktycznie mogłoby to troszeczkę lepiej wyglądać, mniej więcej też dlatego, że ten skład, który miał Jerzy Brzęczek, to był skład tworzony przez samego jego. Oczywiście on też był tym dyrektorem i mógł sobie sam ściągnąć zawodników. No ale ci Hiszpanie zdecydowanie przewyższają jakością czy takiego Baltę. No, o Starzyńskim to już wiemy, dokładnie się przekonaliśmy, że Starzyński potrafi zagrać dobrze piłkę w pierwszej lidze na wypożyczeniu. No ale na przykład taki Młyński czy inni zawodnicy, którzy zostali ściągnięci, no to nie była topka ligi, że tak dokładnie to ujmę. I no,
Ciężko tutaj spekulować dokładnie, co by było, natomiast jeśli chodzi o styl Jerzego Brzęczka, no to pozostawia moim zdaniem dużo do życzenia. Też mi się ta piłka Jerzego Brzęczka w Wiśle Kraków nie podobała. Fakt, że ta kadra rzeczywiście, gdy spojrzymy sobie z perspektywy czasu, była słabsza moim zdaniem niż mamy obecnie. Może nie jest to jakaś drastyczna różnica, natomiast uważam, że rzeczywiście ta kadra była po prostu lepsza i być może dlatego Jerzy Brzęczek nie był w stanie rozwinąć skrzydeł w pierwszej lidze, natomiast też poniekąd on sam sobie tą kadrę zmontował. Czy gdzie by była Wisła obecnie, gdyby Jerzy Brzęczek dalej w Wiśle był? Myślę, że w podobnym miejscu, tak szczerze powiedziawszy. Myślę, że różnicy wielkiej by nie było. Myślę, że może byłyby te baraże. Nie byłoby moim zdaniem walki o awans bezpośredni, natomiast baraże być może by były. Kto wie, co by w tych barażach się stało. Być może z Jerzym Brzęczkiem Wisła byłaby teraz w Ekstraklasie, tego nie możemy powiedzieć. Natomiast myślę, że szansa na to była dosyć mała, no bo też odszedł Jerzy Brzęczek, przyszli ci Hiszpanie, to zaczęło nieźle funkcjonować i pytanie, czy Jerzy Brzęczek by tych Hiszpanów naściągał. Oczywiście nie mówię, że każdy Hiszpan jest świetny, natomiast faktem jest, że przede wszystkim niektórzy podnieśli jakość tej drużyny zimą i przez to Wisła tak dobrze radziła sobie na wiosnę. No teraz niestety jest jak jest. Moim zdaniem inaczej w ogóle Wisła była przygotowana do rundy wiosennej, a do tej rundy jesiennej i jest to jeden z czynników, dlaczego jest jak jest obecnie. Natomiast rzeczywiście, no moim zdaniem wolę... Troszeczkę też inna charakterystyka tych piłkarzy, mam wrażenie, no bo mieliśmy Jamesa Igbekema, oczywiście teraz został ściągnięty Carbo i Carbo poniekąd gdzieś tam też stara się upodobnić, ale pełni tą funkcję zawodnika, który jest defensywny. Kasper Duda gra razem z nim, no jak widzimy, między innymi Carbo z Gogułem teraz, przez tą kartki czy wykluczenia Dudy, no to jest znaczna różnica, jak gra Gogu z Carbo, a Duda z Carbo, to nie podlega żadnym dyskusjom i o kilka też pozycji tutaj na pewno trzeba wspomnieć, czy też ta jakość między innymi boków obrony była dużo lepsza na wiosnę. Niestety ta forma też u piłkarzy głównie, myślę, że to jest spowodowane. No Bartosz Jarok to jest taki, myślę, zawodnik nierówny, który faktycznie prezentuje ten poziom pierwszoligowy, ale nie wiem, czy to jest zawodnik zdecydowanie na ekstraklasę. No i tak moglibyśmy wymieniać każdego zawodnika, myślę. Czy większość zawodników. Tak już nie uciekając za bardzo odnośnie tego pytania, wydaje mi się, że byłoby podobnie, gdyby Brzęczek był obecnie trenerem Wisły Kraków. Nie wiem, jakby to runda wiosenna się potoczyła, natomiast wydaje mi się, że Wisła byłaby w podobnym miejscu. Nie wiem, jak to uważasz. No myślę, że mniej więcej podobnie by to wyglądało też. Już wcześniej o tym wspomniałem. Przejdziemy zatem do kolejnego pytania. A co powiecie na dwójkę w środku Duda Gogu? Nie. To pyta Żorż Ponimirski. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Carbo zagrał słabsze spotkanie. Oczywiście. To nie podlega też żadnym wątpliwościom. Ten mecz z Lechią był fatalny w jego wykonaniu. Ogólnie, jeśli patrzymy tak tych defensywnych piłkarzy, czy też środek pola, no to zdecydowanie Mark Carbo wyróżniał się na minus. To był pierwszy taki bardzo słaby mecz w wykonaniu Marka Carbo, ale uważam, że z Kasprem Dudą ten zawodnik prezentuje się dużo lepiej u boku. Gogu chyba nie ma jeszcze takiego ogrania, myślę, żeby zestawiać go z Dudą i moim zdaniem ten środek pola bardzo często byłby ogrywany. Nie chciałbym takiego zestawienia zdecydowanie widzieć, no bo już mieliśmy chociażby, graliśmy Dudą z Baszą, czy Dudą z Sapałą, no i niestety na początku sezonu to wyglądało bardzo źle, niestety w środku pola, oprócz, no ale z Arką właśnie chciałem wytoczyć tutaj przykład z Arką, tylko że z Arką już Mark Carbo był, więc tym samym gdzieś tam sobie na to odpowiedziałem. Nie, ja tego środka pola nie widzę absolutnie. Kasper Duda grający troszeczkę wyżej, Gogu jakby miał pełnić taką funkcję, no to też myślę, że jednak podobne pozycje myślę i Kasper Duda też może grać jako ten defensywny piłkarz, ale zdecydowanie mamy lepszych piłkarzy, którzy, no właśnie Carbo, którzy może zapewnić tą lukę, a Gogu na razie z ławki może się podnosić i na razie zagrał, myślę,
przeciętnie. Nie dał nic jakiegoś bardzo dużego w ofensywie, niczego tak też bardzo nie zawalił. Przeciętne spotkania, za które ciężko go jakoś wyróżnić, myślę, ale nie zawalił niczego, o co się bardzo obawiałem, więc chociaż tyle w tych meczach dobrego z Gogułą można było wyróżnić. Moim zdaniem Gogu zagrał przyzwoicie w tych meczach pod nieobecność Kacpra Dudy. To nie były jakieś wybitne występy, ale były takie momenty, takie niektóre zagrania Patryka Goguła, które mogły się podobać. Kilka takich prób wejść w dribbling, kilka prób takiej gry jeden na jeden, wchodzenia w pojedynki, ale troszeczkę za mało moim zdaniem mimo wszystko On tego też za było. bardzo mimo wszystko szuka gry do tyłu czasami, jak nie jest zbyt pewny, gdy jest, no może nie aż tak radykalnie jak Młyński, bo wiemy, że Młyński kiedy przegrywał ten jeden, drugi pojedynek, no to później już kompletnie znikał w trakcie meczu i pomimo tego, że był skrzydłowym, no to szukał tylko i wyłącznie gry do tyłu, to Gogu też niestety tej gry do tyłu szuka, gdy nie widzi tej przestrzeni, gdy zawodnicy są dobrze ustawieni. I tak mniej więcej z Lechią Gdańsk też to wyglądało, że początek meczu naprawdę fajnie się prezentował Gogu, tak jak mniej więcej z Dawid Żunka, myślę, ale później już z czasem niestety troszeczkę myślę, że też Gogu opadł z sił i już wybierał te proste warianty, a ofensywnej gry było niestety bardzo mało, tak jak i generalnie w całym tym meczu z obu stron i szczególnie też Wisły. No, być może cierpieć na tym Patryk Gogu, że Wisła tak zagrała. Być może gdyby jego koledzy z drużyny pokazali się z nieco lepszej strony, no to też miałby pewną przestrzeń, pewien czas, pewien moment Gogu na to, aby pokazać nieco więcej, bo wydawało się, że w niektórych momentach troszeczkę boi się podejmować takie ryzyko, że grozi to stratą. No i być może grozi to też stratą bramki, co skutkowałoby na wyniku, więc być może dlatego tak rzadko podejmował to ryzyko właśnie Patryk Gogu. Kolejne pytanie z czatu. Tomasz Bielecki, gdzie jest Sebastian z Wisła Kraków News? No pewnie w domu. Możemy sobie zapytać, siedzi. Możemy zadzwonić. Możemy zadzwonić, możemy zapytać, ale czy Sebastian odbierze, to już jest inna kwestia. Ale nie, no tak na poważnie, no to Sebastian oczywiście pojawia się u nas bardzo często, a wiślacki smoltok, no to robimy w dwójkę i zawsze. Znaczy, czy zawsze będziemy w dwójkę robić, to nie wiem, ale na ten moment raczej w dwójkę robimy. Możemy zadzwonić. Przekonamy się, czy odbierze Sebastian Chorągwicki. Właśnie, jak się pytacie, no to odpowiadam. Może sam Sebastian odpowie. A dzwonisz na Facebooku? Tak, dzwonię na Facebooku. Okej. Mam nadzieję, że wystarczy mi baterii. Czy ciekawe, czy odbierze? Nie było go dawno aktywnego, więc zobaczymy, czy odbierze. Jak nie odbierze, no to nie dowiemy się, gdzie jest Sebastian. To na to pytanie nie odpowiemy. Ale być może się uda i za chwilkę przejdziemy do kolejnych pytań. O, cześć Sebastianie! No cześć, witam cię serdecznie. Właśnie prowadzimy wiślackiego Smoltoka i jest tutaj pytanie od Tomasza Bieleckiego, gdzie jest Sebastian z Wisła Kraków News, więc jakbyś mógł powiedzieć, gdzie jesteś Sebastianie? Gdzie jestem, w domu, pracuję ciężko. Dobrze, w takim razie nie przeszkadzamy w pracy, no. Powodzenia w pracy i już wiem, gdzie jesteś. Tak, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Sebastian. Do zobaczenia, cześć. No, w takim razie Sebastian Chorągwicki jest w domu i pracuje, także nie przeszkadzamy już więcej i życzymy powodzenia w pracy. Przechodzimy zatem do kolejnych pytań. J pyta, cześć, jak myślicie, czy Jarek wreszcie zrozumiał, że hiszpanizacja Wisły to była zła droga? Co na ten temat sądzisz? Czy to była zła droga przede wszystkim? Kilku piłkarzy faktycznie się sprawdza. Kilku piłkarzy jest, którzy grają poniżej oczekiwań. Moglibyśmy nawet dużo takich piłkarzy wymienić, bo w tym momencie z Hiszpanów, których śmiało mógłbym powiedzieć, że nie mam jakichś wielkich zarzutów, no to Mark Carbo chyba. A oprócz tego, no to oczywiście jakieś przebłyski formy i generalnie prezentuje się nieźle w tym sezonie, tylko moim zdaniem to troszeczkę za mało. Rodato jest wicekrólem, chociaż nie wiem, czy w tym momencie jest na pewno wicekrólem. Na pewno ma 9 bramek, Sekulski ma... Raczej jest. Liderem, bo w ostatniej kolejce tych goli dużo nie było i też ci najlepsi nie strzelali, oprócz tam Czubaka między innymi, więc, ale chyba jest wicekrólem. W każdym bądź razie, no te 9 goli strzelił, ale niestety
Niestety ta jego forma jest nieregularna i kiedy cierpimy na tym, że w ofensywie nie wyglądamy dobrze, kiedy tych akcji nie stwarzamy sobie zbyt dużo, no to Rodado niestety nawet pomimo tego, że umie tę sytuację wypracować, też zawodzi i dużo takich meczów w tym sezonie było. Praktycznie w każdym meczu, w którym mieliśmy wynik 0-0, czy remisowaliśmy, czy przegrywaliśmy, Rodado grał przeciętnie, czy też bardzo słabo nawet. No i reszta Hiszpanów też już nie będę wszystkich wymieniał, ale no niestety Goku też, pomimo tego, że trochę goli strzelił, momentami mnie zawodzi w tych ważnych meczach, kiedy powinien troszeczkę grę na siebie wziąć, oczekiwałem dużo więcej. Natomiast jeśli odpowiadając tak jak już na pytanie tej hiszpanizacji, myślę, że Wisła od tego nie odejdzie, taki był gdzieś tam ten projekt, Kiko Ramirez też się na tym skupiał. Chciałbym też zobaczyć jakichś Polaków czy piłkarzy, którzy wyróżniają się chociażby w tej lidze, którzy są w stanie zrobić różnicę dla naszego zespołu, ale wydaje mi się, że ten kierunek hiszpański będziemy obierać. Może pojawią się też jakieś inne i kierunki, tego bym bardzo szczerze oczekiwał, no, troszeczkę w następnym okienku. Nawet na Twitterze Jarosław Królewski napisał, że nie zamykają się jakby na inne rynki, że będą też poszukiwania zawodników po prostu z innych stref niż Hiszpania, więc będą zapewne takie transfery i mnie to cieszy, ponieważ teraz w Wiśle Kraków chyba nie jestem do końca przekonany, czy to ostatnie okienko transferowe to uwzględniało, czy dopiero część tego okienka to uwzględniało. To znaczy Jarosław Królewski wspominał, że są pewne takie parametry, są pewne takie dane, które musi spełniać właśnie zawodnik, który do Wisły Kraków przychodzi. Nie wiem, czy wszyscy piłkarze, którzy przyszli w tym okienku do Wisły Kraków, te parametry spełniali. Na pewno w tym najbliższym zimowym okienku tak będzie. Są to tam różne dane statystyczne, rzeczy takie, które no, uwzględniają właśnie analitycy z Wisły Kraków, ten dział analityczny, i uwzględnia też to poszukiwanie piłkarzy. To znaczy będą poszukiwaniu piłkarze przez skautów, no i ci piłkarze będą poddawani tym różnym testom właśnie na podstawie tych analiz. No i jeśli nie będą zgadzać się te dane, no to ten piłkarz nie będzie zakontraktowywany, więc zobaczymy, jak to będzie działało. Cieszy mnie to, bo zastanawia mnie to też, czy wszyscy ci piłkarze, którzy do Wisły przyszli, te dane po prostu, te statystyki, te kwestie spełniali, no bo obecnie ci piłkarze, którzy trafili do Wisły Kraków latem, oczywiście niektórych w 100% rozliczać nie można, ponieważ aż tylu szans nie dostali, były też urazy, jak w przypadku Statru Stegiego. Natomiast na obecny moment piłkarzem z tego okienka transferowego, które było ostatnio, i piłkarz, którego zakontraktowanie można moim zdaniem uznać sukcesem, ja bym powiedział dwóch takich piłkarzy. To znaczy jest to Mark Carbo ze względu na swoją jakość, ze względu na to, jak prezentuje się na boisku, nawet w tych ostatnich meczach, pomimo tego, że wyglądał słabiej. Myślę, że też ta nasza ocena tego, że wygląda słabiej, jest na podstawie tego, co pokazywał we wcześniejszych meczach Mark Carbo, i dlatego... No, z jednej strony tak, ale z drugiej moim zdaniem on zagrał fatalnie w spotkaniu z Lechią Gdańsk. Bardzo dużo strat miał takich, które prowadziły do bramki. To spotkanie poprzednie też z Zagłębiem Sosnowiec nie było jakoś bardzo złe. Nie wyróżniał się aż tak, też myślę, ale zagrał przeciętnie, zagrał poprawnie, na pewno dużo gorzej niż też w tych wcześniejszych spotkaniach, ale już z Lechią, nawet jeśli przyzwyczaił nas do tych dobrych występów, zagrał bardzo, bardzo źle moim zdaniem. Też mi się w tym meczu nie podobał, natomiast myślę, że nieco inaczej podchodzilibyśmy do niego, gdybyśmy po prostu jego potencjału nie znali, nie wiedzieli, na ile go stać, bo to już zauważyliśmy. Pytanie, czy nie będzie tak samo jak z Dawidem Żunką, no bo oczywiście on też świetnie prezentował się na początku i być może kolejny piłkarz Wisły Kraków, przychodząc do niej, po jakimś czasie zanotuje kompletny zjazd. I to już wtedy jest coś zdecydowanie nie tak i to trzeba się będzie nad tym pochylić, bo często tak było, jeżeli taki piłkarz jak Carbo, po takich sześciu, no nie wiem, czy nie więcej nawet, występach, które zaliczył i w każdym meczu był wybierany praktycznie, czy mógł być rozważany zawodnik meczu, czy generalnie do tej chociażby czwórki meczowej,
No to naprawdę pojawia się już bardzo duży problem i mam nadzieję, że tą drogą to nie pójdzie, bo obecnie uważam, że to jest najlepszy po prostu nasz piłkarz w wyjściowej jedenastce. Też jestem takiego zdania, więc ten transfer jak na razie na pewno należy docenić. I drugim takim transferem byłby mimo wszystko Angel Baena. Przede wszystkim ze względu na to, że uważam, że ten piłkarz po pierwsze, on jest dosyć młody. On ma bodajże 22 lata, z tego co pamiętam. Nie jestem pewien, być może No troszeczkę młody na więcej, pewno, ale 23 chyba. jest piłkarzem, który ma pewną perspektywę rozwoju, to po pierwsze, a po drugie już prezentuje pewną jakość. Może nie jest idealny, co pokazał ten mecz z Lechią, czy ten mecz chociażby, to był mecz chyba z Zagłębiem Sosnowiec, również on nie prezentował się najlepiej. Generalnie w tych ostatnich meczach może Angel Baena nie porywa swoimi umiejętnościami, ale jest to piłkarz młody, jest to piłkarz perspektywiczny. 23, tak jak No powiedziałem. właśnie, ale mimo wszystko jest to taki chyba jeden z młodszych, jak nie najmłodszy Hiszpan, który został ściągnięty do Wisły, więc no chodzi mi o tą pierwszą drużynę, no bo wiemy, że w rezerwach też jest dwóch Hiszpanów i oni są młodsi, natomiast wydaje mi się, że ten transfer można ocenić in plus. Natomiast biorąc pod uwagę, że chociażby z tego rynku hiszpańskiego stricte, Jesus Alfaro, oczywiście był to transfer bezgotówkowy, transfer bez odstępnego, natomiast Alfaro już ma bodajże 30 chyba 3 lata, coś w tym stylu, czy 32, generalnie nie jest to piłkarz młody i perspektywiczny. Zaliczył kilka asyst, bodajże 6 w tym sezonie, czy też nawet 7, biorąc pod uwagę Puchar Polski, strzelił chyba jedną bramkę, natomiast Dwie chyba nawet. no dwie, może być dwie, natomiast oczywiście ma statystyki niezłe, natomiast uważam, że no przede wszystkim ten ostatni miesiąc wykonania Alfaro jest fatalny, gdy spojrzymy sobie na innych piłkarzy, którzy zostali ściągnięci, no to Satrustegi, który wchodzi do drużyny, gra niepewnie, później kontuzja, wchodzi na boisko, też ten mecz z Lechią nie był udany w jego wykonaniu, jego w 100% rozliczać nie możemy, natomiast gdy spojrzymy sobie właśnie na te inne ruchy, nie są już tak udane właśnie po stronie Wisły Kraków, konkretnie te z Hiszpanii. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że nie skupiałbym się tylko na Hiszpanii, ponieważ te ruchy z Polski też obecnie zawodzą. To znaczy Goku, który jest Hiszpanem, natomiast został ściągnięty z Polski. Przede wszystkim to był transfer gotówkowy. Wisła za niego zapłaciła i to niemało, jak na polskie warunki Podbeskidziu właśnie. To Goku też, pomimo tego, że strzelił bodajże 6 bramek, zaliczył chyba też asystę, czy też dwie. Okej, ma statystyki, ma pewne liczby, natomiast dalej nie spisuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Oczekiwania względem Goku były zdecydowanie wyższe, więc Goku jest też pewnym zawodem, tylko że to jest transfer, pomimo tego, że jest Hiszpanem, spoza tej całej hiszpańskiej układanki. I też skupiłbym się na jeszcze jednym transferze, ponieważ moim zdaniem jest to obecnie dosyć. No, biorąc pod uwagę, że dostał już parę szans, trochę na boisku pobył, może nie tyle, ile wszyscy by chcieli, ale chciałbym powiedzieć tutaj o Olejarce, bo on mnie nie przekonuje, gdy jest na boisku. Naprawdę, te ostatnie mecze, gdy dostawał już więcej minut, gdy był częściej na placu gry, Olejarka mnie nie przekonywał, a za niego też zapłacono bodajże 50 tysięcy euro, więc gdy spojrzymy sobie na tych zawodników, którzy przyszli z Polski, też nie spełniają oczekiwań i też widzę w tym problem, więc to nie jest tak tylko i wyłącznie, że należy krytykować tą filozofię hiszpańską. Natomiast moim zdaniem też trzeba krytykować tą filozofię transferową generalnie Wisły Kraków, bo wiele tych transferów tak po czasie po prostu się nie sprawdza i ci piłkarze, gdy przychodzą do klubu, a potem z niego ewentualnie odchodzą, rzadko co są lepsi. Więc nad tym należy też moim zdaniem się pochylić i nie jest to kwestia tylko tego hiszpańskiego rynku, ale też i polskiego, jak pokazują właśnie te ruchy. Być może Olejarka w końcu odpali, to też jest młody chłopak. Natomiast uważam, że obecnie, gdy był na boisku, jakoś specjalnie mnie nie przekonał, a był to transfer gotówkowy, więc nie tylko moim zdaniem ten hiszpański rynek, ale ten polski też wymaga tutaj poprawy. Jest już godzina 18:50, więc jeszcze 10 minut mniej więcej będziemy prowadzić tego wiślackiego smalltalka, a pytań jest Będziemy sporo. prowadzić mniej więcej 10 minut, ale jeśli macie jakieś pytania, no to nie tak, że nie odpowiem, a jeszcze tutaj przed nami kilka jest, więc Tak jednak jest. Właśnie. poruszymy je wszystkie. Właśnie do nich chciałem teraz przejść. Mam nadzieję, że teraz żadnego nie pominąłem. Dobrze, przejdźmy do kolejnego. A jak oceniacie media klubowe? Kacper Nowak pyta właśnie o No tą właśnie. kwestię.
Rozmawiałem sobie z Sebastianem o tym prywatnie, szczerze, po ostatnim programie, po meczu z Lechią Gdańsk i moim zdaniem troszeczkę nie wykorzystujemy tego naszego potencjału, bo wiemy jaką ma markę dokładnie Wisła Kraków i troszeczkę czasami, no te kulisy na pewno to jest gdzieś tam dobry pomysł, ale za słaba jest ta promocja moim zdaniem niekiedy tych naszych mediów społecznościowych, czy jakieś tam zaangażowanie na TikToku ostatnio się pojawiło. Takim idealnym chyba youtuberem, że tak to nazwę, wśród Wiślaków jest Rodado, który nie dość, że swój kanał prowadzi, to jeszcze na tym TikToku często gdzieś zaangażowany. Nieraz tam do kamery podlatywał, by jakieś cieszynki, czy tam coś, jakieś po polsku nawet słowa dopowiedzieć. No moim zdaniem troszeczkę za mało jest wykorzystywany ten potencjał. Zdecydowanie tutaj mamy duże pole do popisów i mogłoby się kilka nawet ciekawych formatów pojawić. I to bez względu na formę, bo wiadomo, że ta krytyka teraz by się pewnie pojawiała, jakikolwiek format by nie został na kanał klubowy wrzucony, no ale moim zdaniem powinno to pójść troszeczkę szerzej i wykorzystać tą naszą markę, czy też kanał YouTube'owy i nie tylko kanał YouTube'owy, bo inne kanały nadawcze też tutaj mają duże zasięgi i nie jest to wykorzystywane w moim zdaniem w najlepszy sposób. Na pewno najlepszym marketingiem po prostu jest drużyna, która jeśli by wygrywała, więcej osób pojawiałoby się na stadionie i myślę, że w tym momencie jest największa rola, aby gdy drużynie idzie, gdy drużyna gra świetnie, aby jeszcze to zmaksymalizować. W obecnym momencie rzeczywiście może być to ciężkie ze względu na to, że krytyka pojawia się na każdym kroku niezależnie od tego, co by zostało przesłane, więc mało rzeczy naprawdę zostałoby dobrze przyjętych. Natomiast też chciałbym się pochylić nad tym zespołem marketingowym, ponieważ obecnie z tego, co wiemy, nie ma wielu osób, które zajmują się właśnie mediami społecznościowymi w Wiśle Kraków. Być może gdyby było ich więcej, gdyby miały więcej te osoby czasu, no być może wtedy więcej treści by się pojawiało na tych wiślackich mediach. Natomiast też bym nie mówił, że te media są źle prowadzone, ponieważ gdy spojrzymy sobie na inne kluby, chociażby w pierwszej lidze, czy też nawet niektóre w ekstraklasie, uważam, że na tle tych mediów ekstraklasowych, niektórych zespołów, no po prostu Wisła Kraków lepiej prowadzi te media od niektórych ekstraklasowych zespołów, a gdy spojrzymy sobie na niektóre Twittery, czy też Instagramy klubów pierwszej ligi, no to ja naprawdę łapię się za głowę, bo tak z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że trochę lepiej bym to nawet niektóre w niektórych klubach mam dobry przykład, na przykład a propos Znicza Pruszków. Ostatnio się uaktywnili, nie wiem, czy oni w tym sezonie nawet konta na Twitterze nie zrobili, ale komentowałem, chciałem skomentować mecz na drugim kanale Lechia kontra Znicz. No i oczywiście z Lechii skład ładnie na Twitterze podany, na Facebooku wszystkie dostępne informacje. Natomiast jeśli tak poszuka się jakiejś informacji o Zniczu Pruszków, generalnie w internecie, czy tam skład dostępny na Transfermarcie jest, ale nie było generalnie nawet składu wywieszonego na portalu X, na Facebooku też, bo specjalnie nie są tam te media klubowe aktywne. No i ciężko się gdzieś było dowiedzieć, gdzieś 10-15 minut wcześniej dopiero dokładny skład Znicza Pruszków poznałem, więc w pierwszej lidze czy w tych niższych ligach zdecydowanie jest to problem, że czasami te media klubowe no nie są po prostu aktywne, tam jest jeden post na kilka dni, czy też pojawia się ten skład, ale nawet nie we wszystkich przypadkach, tak jak dobrze wspomniałem, więc faktycznie pod tym względem na pewno, ale moim zdaniem ja tutaj podtrzymuję swoje zdanie, że troszeczkę za mało ten potencjał jest wykorzystywany i okej, można tutaj mówić o tym, że faktycznie ta forma jest w tym momencie słaba i wiele osób na pewno by nawet na te materiały nie zwróciło uwagi, ale moim zdaniem można by to jeszcze troszeczkę lepiej czasami wykorzystać. Też się z tym zgodzę, że czasami można byłoby rzeczywiście niektóre momenty lepiej wykorzystać, natomiast też nie powiem, że te wiślackie media są źle moim zdaniem prowadzone. Myślę, że no najlepszym marketingiem po prostu jest drużyna, która wygrywa i wtedy można naprawdę super działać. W takim momencie, w którym obecnie Wisła się znajduje, te działania są na pewno trudniejsze, dlatego no muszą się bardziej wysilić właśnie ci, którzy prowadzą właśnie te media klubowe Wisły Kraków, natomiast na tle
innych, nie mówię wszystkich, pierwszoligowych czy też ekstraklasowych zespołów. Moim zdaniem Wisła nieźle prowadzi to wszystko, no bo tak jak wspomniałeś, gdy spojrzymy sobie na Znicza Pruszków, który rzeczywiście jest bardzo aktywny na Twitterze, często odpowiada na komentarze. W ostatnim czasie. Natomiast biorąc pod uwagę różne oprawy graficzne niektórych klubów w pierwszej lidze, no moim zdaniem jest tam duże pole do popisu, a akurat tego Wiśle Kraków zarzucić moim zdaniem nie można. Zatem nie powiedziałbym, że jest jakoś świetnie, natomiast uważam, że też nie jest tragicznie, jeśli chodzi o media klubowe Wisły Kraków. Przejdźmy do kolejnego pytania. Kolejne tutaj. Witam, szkoda, że Urbana nie wzięli. Jakby był przez chwilę wolny, on by pasował do tej układanki. O, Daniel Hamczyk właśnie napisał tą treść na czacie. I jak się do tego ustosunkujesz? Czy widziałbyś właśnie trenera Urbana w Wiśle Kraków? Jest to dobry trener, z którym myślę mielibyśmy duże pole do popisu w pierwszej lidze. Na pewno lepszy warsztat ma od Radosława Sobolewskiego. Dobry przykład chociażby Górnik Zabrze, który kadrowo, kiedy były duże problemy, walczyli o utrzymanie. On z tą drużyną chyba nawet zrobił dokładnie 7. miejsce. Coś koło tego, dokładnie nie pamiętam, które miejsce zajęli, ale wyciągnął maksa po prostu z tej drużyny, czy drużyny, które prowadził, spisywały się całkiem nieźle, a dostawał często takie ekipy, z którymi no, niekoniecznie cel byłby osiągnąć Mistrzostwo Polski na przykład, więc jak najbardziej ta kandydatura też jest dobra. No tak moją topką zdecydowanie gdzieś tam by się pojawiał Brosz, czy to właśnie Urban, znalazłby się na pewno w czołówce, moim zdaniem. Jeśli chodzi o tą całą karuzelę polskich trenerów, na pewno kandydatura do rozważenia, no ale obecnie nie wiem, czy jest taki temat generalnie, by mógł gdzieś dołączyć trener Urban, ale na pewno jakbym miał wybierać Urbana, a Moskala, no to bym się poważnie na pewno zastanowił nad tym troszeczkę bardziej. Ja bym wybrał w takim wariancie trenera Urbana. Ja generalnie jestem fanem tego trenera, fanem jego warsztatu, ponieważ ja bardzo cenię trenerów, którzy potrafią dostosować się do różnych warunków i wycisnąć z piłkarzy maksa. Takim trenerem właśnie jest trener Urban, więc ja bardzo chętnie bym zobaczył właśnie tego szkoleniowca w Wiśle Kraków. Teraz raczej takiej możliwości nie ma, natomiast była i wielka szkoda, że Wisła Kraków z niej nie skorzystała, bo moim zdaniem naprawdę byłaby to świetna opcja. Jedna moim zdaniem z lepszych możliwych, o ile nie najlepsza, także no cóż. Może w przyszłości, może kiedyś się o tym przekonamy. Jedno z ostatnich pytań, które jest na czacie. Chłopaki, a nad jakimi wzmocnieniami myślicie w przerwie zimowej i jakie nazwiska z pierwszej ligi byście widzieli w Wiśle Kraków? Na treść drugiego pytania odpowiadaliśmy już. A ja bym dołożył, ostatnio mówiłem sporo o zawodnikach, rozważyłbym bardzo Kobackiego. Doskonałej dyspozycji skrzydłowy. Moim zdaniem on charakterystyką gry dogadałby się bardzo z Hiszpanami. To jest techniczny zawodnik, który też wygląda świetnie w dryblingu i na pierwszoligowe warunki topowy skrzydłowy tej ligi i no zobaczymy jak Arka oczywiście w tym sezonie, czy będzie w stanie awansować do Ekstraklasy, bo będzie taka możliwość, że generalnie to Kobacki będzie grał w Ekstraklasie, a my nie na przykład, ale to jest zdecydowanie zawodnik, który pod względem tych ofensywnych graczy bardzo, bardzo bym rozważał, czy też ostatnio mówiliśmy o Nagamatsu. Myślę, że na przykład taki Nagamatsu w miejsce Alfaro też by sobie bardzo dobrze poradził i wyglądałoby to troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o tych ofensywnych, a o defensywnych też sporo tam mówiliśmy, czy to o Klemensie, czy innych. Klemens to jest taki pierwszoligowy zawodnik i może w Ekstraklasie byłby pewien problem faktycznie, by ten zawodnik jakoś bardzo się rozwinął. I mówiłem też o bramkarzu, czyli o Gostomskim. Ostatnio bardzo mi się też Haluch podobał. Pomimo tych porażek to jest zdecydowanie zawodnik z dużym potencjałem, którego można mieć na radarze z pierwszoligowych zespołów. I jeśli chodzi o jeszcze bramkarzy, no to na pewno, czy to bramkarz Miedzi, Legnica, Mądrzyk. No bo mówimy w kontekście bramkarza, bo wiemy jak dokładnie wygląda ta pozycja. Niestety w rezerwach
czy to Broda, czy Biegański, kiedy grali. No Broda może nie, ale Biegański nie zachwyca i w tym momencie jest spory problem z jego formą, generalnie by się przebił. Raton, no nie, mam nadzieję, że on nie wróci do tej swojej starej formy, bo ostatnio prezentował się dobrze i ten mecz na pewno z Lechią, ten Babol, czy też takie niepewne interwencje z jego udziałem, więc to jest po prostu niepewny bramkarz i ta pozycja jest absolutnie do rozważenia i chyba gdzieś jeszcze tą pozycję dziesiątki bardzo bym rozważał, skrzydła też jak najbardziej, bo niestety ci skrzydłowi nasi nie zawsze prezentują regularną formę. Jest to zdecydowanie, myślę, problem, a Kobacki w tym sezonie taką regularną formą prezentuje. Nie wiem, jakby się spisywał pod wodzą, no, czy jeszcze Radosława Sobolewskiego, czy innego trenera, jakby do nas przyszedł, ale uważam, że to jest skrzydłowy najlepszy w tej lidze, albo jeden przynajmniej z najlepszych. Te pozycje na pewno bym bardzo się na nich zdecydowanie skupił. No i jeśli chodzi o te boki obrony, no to zdecydowanie, czy to mowa o prawym, czy lewym obrońcy, jest do wzmocnienia. Lewa obrona, jeżeli Krzyżanowski faktycznie złapie tą formę, no to może ten problem zniknąć, jeżeli jakaś dobra oferta się nie pojawi. No a to, co mówiłem z prawą obroną, no to jeśli chodzi o Jarocha, bardzo nieregularny zawodnik. Jeżeli ma dobrą formę, potrafi spiąć się na wyżynę swoich możliwości i zagrać takie spotkania jak z Termaliką, czy chociażby to spotkanie z Polonią, gdzie rewelacyjnie się zaprezentował. Nie tylko strzelona bramka, czy też asysta przy bramce Sobczaka, ale generalnie tam wyglądał bardzo dobrze. I to jest na pierwsze ligowe warunki świetny obrońca. W ekstraklasie myślę, że mógłby troszeczkę odstawać i to byłby spory problem. No, biorąc pod uwagę tą zimę, no to jest dużo pozycji, które chcielibyśmy wzmocnić, natomiast pewnie nie na wszystkie Wisłę będzie stać, a poza tym też jest to taki okres, w którym wybiera się z tego, co zostało, bo wielu piłkarzy być może zostanie ściągniętych takich jak przed rokiem, to znaczy będą to zawodnicy, którzy pół roku nie grali w piłkę, więc być może też będzie i tak tym razem, ze względu na to, ilu kontrahentom zalega Wisła Kraków, ilu podmiotom, no to zapewne na transfery Wisła Kraków się gotówkowe nie zdecyduje, więc raczej pod tym kątem nie patrzymy, więc na zawodników z pierwszej ligi raczej tutaj nie spoglądamy. Ja tylko tak życzeniowo wspomniałem, kto mi się po prostu w tej lidze podoba i gdyby się opcja po prostu pojawiła, gdyby przyszedł jakiś inwestor do nas kiedyś, no już jakoś to mało co wierzę, ale gdyby taki scenariusz się pojawił, no to tych piłkarzy bym widział po prostu. No ale tu zgoda zdecydowanie, że w tym momencie z pieniędzmi nie jest dobrze i ciężko by było po prostu takich zawodników wyciągnąć gotówkowo. Szczególnie, że myślę, że za Kobackiego Arka bardzo, bardzo dużo nie. pieniędzy oczekiwa. No czy bardzo? No myślę, że sporo mogłoby oczekiwać. Trzeba byłoby chyba rezerwy rozwiązać, żeby Kobackiego, o tym mówię Kobackiego ściągnąć do Wisły i nie wiadomo, czy by to starczyło w ogóle. To jest tylko w formie marzeń chyba w tym momencie, no. Tak jest, także no cóż, możemy sobie pomarzyć o Kowalskim czy też innych topowych piłkarzach obecnie pierwszej ligi. Życzeniowo oczywiście już mówiliśmy, także ja powtarzać się pod tym względem nie będę, natomiast ja mam taki pomysł ciekawy, być może kiedyś Wisła w to pójdzie i wspominałem o tym też przed rokiem, to znaczy wypożyczenia piłkarzy chociażby z Polski, chociażby z ekstraklasy, takich, którzy obecnie nie grają, niekoniecznie młodzi, mogą być starsi, bo starsi też nie wszyscy dostają szansę w swoich zespołach, tam gdzie kadra jest spora, być może kogoś wypożyczyć i wtedy, jeśli się wypożyczy, no to co prawda nie będzie to nasz zawodnik na stałe, natomiast będzie to piłkarz, który będzie mógł pomóc swoim jakościom w tej drużynie. Jest kilku piłkarzy w ekstraklasie, tak na teraz nie jestem w stanie powiedzieć, kto gra, kto nie gra. Ostatnio oglądałem sobie mecz, wczoraj to było mecz Ruchu z Radomiakiem. Troszeczkę inny jest poziom ekstraklasy, w szczególności pokazała to ta druga połowa niż pierwszej ligi. Natomiast dzisiaj oglądałem sobie to spotkanie reprezentacji U17. Spojrzałem sobie tak na Karola Borysa w Śląsku. A to jest ciekawy przykład, bo ten zawodnik w ogóle w Śląsku nie gra. Trzy mecze został tylko odstawiony. I wyłącznie. Nie mam pojęcia z jakich względów. Może kiedyś się na ten temat dziś
popytam dokładnie, o co chodzi z Karolem Borysem, bo wiadomo, rywalizacja w Śląsku Wrocław jest bardzo duża w tym momencie i ta drużyna naprawdę dobrze wygląda, ale ten piłkarz generalnie wyglądał już wcześniej bardzo dobrze w tamtym sezonie, kiedy Śląskowi nie szło, no to był jeden z takich zawodników, do którego ciężko było mieć jakieś większe pretensje i nie mam pojęcia, dlaczego w tym momencie ten piłkarz nie ma pierwszego składu, nawet nie dostaje tych minut za bardzo. Oczywiście w tym momencie jest na zgrupowaniu, no i tam kilka meczów Śląska ominął, no ale wcześniej przecież też była okazja. Ale czy na to Wisła wpadnie, czy na to nasz dział scoutingu, nie wiem, może nas posłuchają i może zwrócą uwagę na to. No bo jest to też w pewien sposób rozwiązanie problemu młodzieżowca, gdyby, no jak nie ma teraz Dudy, no to wchodzi Gogu. Gogu nie zawsze przekonuje. On ma 17, nie? No tak, 17, rocznik 2006, no to jeszcze młodzieżowcem byłby ho-ho, jeszcze trochę pobędzie, natomiast chodzi nawet o to pół roku, bo Borys to uważam, że jest w stanie w pół roku dużo wnieść do oto Wisły Kraków. Naprawdę świetnie prezentuje się ten zawodnik. Myślę, że mógłbym spokojnie no, podjąć rękawice na pewno z Kasprem Dudą i myślę, że w obecnej dyspozycji myślę, że jest lepszym piłkarzem nawet niż Kacper Duda. Myślę, że tak mogę o takie stwierdzenie się pokusić. Zatem myślę, że nie tylko właśnie na temat właśnie tego zawodnika, natomiast innych piłkarzy właśnie z Ekstraklasy, którzy nie dostają szans, być może oni też chcą się odbudować nieco niżej. Takie wypożyczenie do Wisły Kraków moim zdaniem byłoby świetnym rozwiązaniem i ja na takie rozwiązania właśnie w zimę liczę, takie awaryjne, takie wypożyczenia właśnie chociażby na to pół roku. Ci piłkarze mogą realnie pomóc Wiśle Kraków w awansie chociażby do Ekstraklasy, a myślę, że kilku piłkarzy by się takich uzbierało odnośnie pozycji. Życzeniowo bramkarz, prawy obrońca, środkowy obrońca, lewy obrońca, ósemka, skrzydłowy. Tak to widzę, natomiast raczej nie jest to realne. Alvaro Raton raczej zmieniony nie zostanie, więc nawet nie wspominamy o tym. Alvaro Raton notabene teraz chyba jest w Hiszpanii na tej swojej trzeciej sprawie, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No zobaczymy. Jest to drażliwy dosyć temat, więc nie będziemy może go poruszać, no bo można powiedzieć tutaj coś, czego potem można żałować. Więc tym bardziej, że nie mamy pojęcia tak na dobrą sprawę, tylko wiemy tam z mediów, co się wydarzyło, znaczy czy się wydarzyło w ogóle. Więc nie będziemy tego poruszać, tak. Czekamy na rozwiązanie tej sprawy, tak możemy powiedzieć, ale odnośnie tego, jak co myślę, co się wydarzy w Wiśle Kraków. Myślę, że boczny obrońca przyjdzie do Wisły Kraków. Myślę, że też trwają poszukiwania środkowego. Myślę, że też Wisła będzie pracowała nad wzmocnieniem środka pola. I też myślę, że na pewno jakiegoś piłkarza na pozycję 10 czy też skrzydłowy. Myślę, że tutaj Wisła akurat szuka. Myślę, że kilku piłkarzy przyjdzie do Wisły Kraków zimą i mam nadzieję, że zostanie Wisła Kraków dostatecznie wzmocniona. Liczę na ten rynek polski, liczę na te ewentualne wypożyczenia właśnie na pół roku. A propos bocznego obrońcy, nie wiem na ile to będzie możliwe, bo bardzo mało gra Szymon Zalewski, Miedź Legnica. A gdy obserwowałem sobie, no dosyć często Miedź Legnica oglądałem czy komentowałem w tym sezonie i zaliczył dwie asysty, ale on w tych meczach naprawdę nieźle wyglądał. To kolejny taki pomysł odnośnie wypożyczenia, bo w Miedzi Legnica on rozegrał 4 mecze, a tam rywalizacja jest dosyć spora na bokach obrony, no bo mamy tu piłkarzy jak Karolina, mamy Kostkę, może tam ewentualnie Hartherz być też troszeczkę wycofany jako lewy obrońca, może zagrać się wyżej, więc ta rywalizacja jest duża i w tym kontekście myślę, że to nie jest niemożliwe na pewno, o tak powiem. Także jest tutaj kilka opcji i tak ciężko mi wygrzebać jakiegoś piłkarza jako przykład, który mogę obecnie dać, oprócz właśnie Borysa, który dzisiaj rzucił mi się w oczy, bo na co dzień Ekstraklasy nie śledzę, meczów Śląska nie oglądam, natomiast zdziwiło mnie, że taki piłkarz młody, perspektywiczny, już z takimi umiejętnościami dostaje w Śląsku tak mało szans, no. Ciężko zarzucić coś Jackowi Magierze ze względu na obecne wyniki Śląska, natomiast ja bym chętnie zobaczył właśnie chociażby Borysa w ramach wypożyczenia, no bo na transfer to nie ma co liczyć. Myślę, że tutaj to nie tylko rezerwy trzeba byłoby rozwiązać, ale trzeba by było chyba jeszcze jakieś tereny wiślackie posprzedawać. Krzyżanowskiego się dorzuci, też będzie drogi. Krzyżanowskiego, Duda, Goguła, pół akademii.
Różnie mogłoby być. No ale kto wie, może na taki ruch Wisła Kraków się zdecyduje, no bo Borys pewnie też chce grać. I jeszcze tutaj jedno ostatnie pytanie się pojawiło. Adrian Krzysztofik, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwisko. A jakby Rodado sprzedać, były oferty i za tą kasę można dwóch skutecznych napastników kupić. Czy byłbyś na tak? Czy Rodado sprzedawać? Zależy jaka to by była oferta. Mimo wszystko Rodado jest nieregularny. I moim zdaniem ten zawodnik też w Ekstraklasie, gdyby grał, nie byłby topowy strzelec, czy nawet gdzieś w środku tabeli, myślę, miałby problemy się odnaleźć ze względu na swoją nieregularność. No, mimo wszystko ja Rodado bym nie sprzedawał, chyba że pojawi się faktycznie jakaś niesamowita oferta, której grzech odrzucić, no to okej. Ale nawet jeśli, no to jest nasz najlepszy napastnik i znowu szukać dwóch skutecznych napastników. Niestety w Wiśle Kraków mamy ogromne problemy z tymi napastnikami, żeby znaleźć takiego jednego, który na długo pozostanie i na długo będzie chciał u nas grać i będzie bardzo regularny, bo no okej, Rodado ma te 9 goli i prezentuje się z reguły nieźle, ale zdarzają mu się takie 3 czy 4 nawet mecze, kiedy nie trafia. I to jest niestety spory problem, a wtedy, kiedy on nie trafia, no to drużyna też nie wygląda zbyt dobrze. A propos jeszcze, bo tutaj jest ważny mimo wszystko moim zdaniem komentarz, bo to warto poruszyć, że projekt Wiślacki, czyli Historia Włączona, Stowarzyszenia Historia Wisły bierze udział w konkursie i zachęcamy do głosowania. Tam chyba linki na Twitterze są, jest. Na Twitterze na jest, na profilu jest, więc zachęcamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie zagłosował, zachęcamy, abyście się zapoznali dokładnie i oddali swój głos, bo to też myślę, że w kontekście Wisły Kraków jest dosyć istotne, bardzo ważne i to nic nie kosztuje. Po prostu trzeba oddać głos i tyle. Tak jest, już głosowałem. Można ja bodajże też głosować co 24 godziny nawet, więc można robić to częściej. Nawet o tym nie wiedziałem dopiero chyba dzisiaj czy wczoraj się o tym dowiedziałem. No ja się to także o tym wczoraj dowiedziałem, więc od tego czasu już głosuję codziennie, będę głosował w dalszym ciągu. Także zachęcamy również i odnośnie jeszcze Angela Rodada, tak kończąc już właśnie tego live'a. Jeśli pojawiłaby się rzeczywiście satysfakcjonująca oferta, byłbym na tak, natomiast pytanie to znaczy satysfakcjonująca oferta. Myślę, że to musiałoby być powyżej 500 000 euro, to na pewno. No nie wiem, czy ktoś da 500 000 euro. Właśnie, dlatego raczej nie będzie takich problemów. Zatem raczej za napastnika pierwszej ligi zespołu, no chociaż zespół to nie ma dużo do gadania, po prostu jest skuteczny, znaczy skuteczny, no ma 9 goli, więc jeden z lepszych strzelców, ale 500 000 euro, no nie widzę tego. Także też nie widzę, a zatem mniej bym Rodado nie sprzedawał, więc myślę, że raczej takich problemów Wisła Kraków mieć nie będzie, ale jeśli taka oferta by się trafiła, to uważam, że tak. Rodado jest dosyć nieregularnym napastnikiem, ma umiejętności, natomiast myślę, że za taką cenę można by było zakontraktować jako wolnych piłkarzy, nawet lepszych. Może by się taki znalazł, więc być może byłaby to opcja, którą warto byłoby rozważyć, natomiast no jeszcze do okienka transferowego sporo, pewnie z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień w zasadzie już, bo mamy połowę listopada, będzie pewnie więcej kwestii do poruszenia właśnie w tym kontekście. Także dziękujemy Wam serdecznie za tego wiślackiego smutoka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Okiem Wiślaków, aby kolejnych takich wiślackich smutoków nie ominąć. Zachęcamy oczywiście do zobaczenia, do zerknięcia do wszystkich linków w opisie, tam między innymi kanał Futbolowy Świat, tam nie tylko Wiśle Kraków, również Twitter Okiem Wiślaków, tam wszystko na temat Białej Gwiazdy na bieżąco, również nasze Twittery osobiste, no i też zachęcamy do wspierania kanału Okiem Wiślaków, jeśli chcecie na przykład połączyć się z nami w kolejnych wiślackich smutokach, to zachęcamy do wspierania, wasze komentarze również będą czytane priorytetowo, no i też jest kilka innych bonusów, także zachęcamy właśnie do wspierania tego, co robimy właśnie na kanale YouTube. Ze mną był dzisiaj Tomasz Pacholski. Dziękuję serdecznie. Dobranoc, miłego wieczoru właściwie, bo jeszcze 19, więc miłego wieczoru, do usłyszenia. Maciej Skoła, kłaniam się nisko, miłego wieczorku życzę i zdrówka przede wszystkim, bo jest zima. Ja ostatnio też byłem przeziębiony, także mam nadzieję, że wy nie będziecie. Do zobaczenia.